Wiatr wciskał swój świst pomiędzy szpary w oknie, łącząc go z małymi płatkami śniegu. Płomień świeczki stojącej na stoliku zaraz obok wierzgał się jak przestraszony utratą życia. Papieros oparty o popielniczkę sączył gęsty szary dym, który co chwilę ubierał inny kierunek. Wziąłem kolejny łyk whisky. Potem kolejny, niezmiennie spoglądając w okno, gdzie za szybą stał zaciekawiony mną człowiek. O ile można to nazwać człowiekiem. Postura humanoidalna. Patrzymy sobie nawzajem w oczy. Te ohydne czarne ślepia, gdy mruga, wypływa z nich dziwna czarna maś. Nie wiem, czy on się uśmiecha, czy może to taki jego wyraz twarzy. Wiem jednak to, że im dłużej to trwa, tym bardziej czuję pewien niepokój. Zostałem tu sam. Ta noc jest dłuższa. Z każdym dniem się wydłuża. Za parę chwil wybije godzina 12 za dnia, a noc dalej nie ustępuje. Dzień trwał zaledwie 15 minut. Czas, kiedy bezpiecznie mogłem wyjść na zewnątrz. Mieszkam na wsi od ponad 15 lat. Moja żona zmarła kilka lat temu podczas porodu naszego syna, którego również nie udało się odratować. Zostałem sam z tym wszystkim dookoła i tym, co siedziało mi w głowie przez to tragiczne wydarzenie. Mając już 45 lat, jedyne co mi zostało, to doczekać starości i odejść w spokoju, lub wyczekiwać tego, co zgotował mi los. Nie jest ważne to, jak się nazywam, tylko to, co się tu wydarzyło. Dzień jak co dzień wykonywałem te same czynności. Wstałem, ubrałem się i wyszedłem na dwór wypuścić kury z kurnika. Rzuciłem im do karmnika kilka łopatek pszenicy. Wróciłem do domu i rozkoszowałem się poranną kawą przy śniadaniu. Słońce rzucało promienie, co sprawiało, że nie było aż tak zimno, a w domu nie musiałem odpalać pieca gazowego, żeby się ogrzać. Wyszedłem po kawie na zewnątrz. Usiadłem na ławce zrobionej przeze mnie z kłody drewna. Zamknąłem oczy i skierowałem głowę w stronę słońca, żeby chwycić trochę witamin. Mój dom był oddalony o 200 metrów od najbliższej cywilizacji, czyli sąsiadów. Nie lubię ich za bardzo. Ich słyszalne zachowania mógłbym porównać do tych patologicznych. Głośne krzyki nietrzeźwych zabaw. Lecz, co będę oceniać? Około godziny 16 zaczęło się robić ciemno, jak to bywa podczas zimy. Mgła zaczęła zmniejszać zasięg wzroku, a chłód przeszywał moje ciało. Po zamknięciu kurnika z kurami w środku, udałem się do domu. Zamknąłem drzwi na klucz. Odłożyłem je na szafkę. Zapewne nie wspominałem, że wieś, w której mieszkam, jest w pewien sposób przeklęta. Znaczy, taką sobie wymyśliłem teorię. Lecz nie bez powodu. Ze znanych historii, tych lokalnych, opowiedziane mi przez starszych ludzi, którzy niestety zakończyli swój żywot, wiadomo jest mi to, że podczas II wojny światowej zginęło na tych ziemiach wielu nazistów, którzy uciekali przed wojskami radzieckimi. Również znalazła się i kobieta, która rzuciła klątwę na tę ziemię, ponieważ któryś z sąsiadów nie chciał się podzielić spadkiem. Owa kobieta była jego siostrą. No. I tak to by było z tymi opowieściami. Nie wierzę zbytnio w historię z ciałami, że one mają jakieś oddziaływanie na to miejsce. Lecz wierzę w zabobony i czary. Nieraz spotkałem się z różnymi rzeczami, które miały miejsce. Mógłbym opowiedzieć, ale to nie jest teraz najważniejsze. Żona zaczęła rodzić w ten sam dzień, gdy się tu przyprowadziliśmy. Do teraz robi mi się przykro, gdy widzę małe złożone łóżeczko dla dziecka. Wszystko jest takie puste w tym domu.
Ta pustka i tak nie odzwierciedla tego, co mam w sobie. Noc nie była spokojna. Gdy zasypiałem, miałem sny. Niespokojne. Budziłem się co kilkanaście minut. Poszedłem w końcu do kuchni po wodę. Po wypiciu szklanki zrobiło mi się o wiele lepiej. Po kolejnym, nie wiem już którym zaśnięciu, miałem sen dłuższy. Zobaczyłem chłopca z blond włosami do uszu i pokazywał palcem na mnie. Na wyciągnięty palec w moją stronę spadła mu śnieżynka. Co dziwne, nie topiła się. Stała twardo na palcu, tak jakby do niego przemarzła. Stała się jednością. Chciałem zbliżyć się do chłopca, lecz gdy tylko postawiłem krok do przodu, on nagle zniknął w ciemności za nim. Usłyszałem głośne dudnienie. Otworzyłem oczy. Budzik wydzierał się jak tylko mógł. Leniwie wyciągnąłem rękę spod kołdry i wyciszyłem go. Leżałem jeszcze chwilę do momentu, w którym wybudziłem się na tyle, aby wstać i przypadkiem się nie przewrócić z powrotem na łóżko. Zarzuciłem kurtkę na plecy i wyszedłem na zewnątrz. Słońce było zakryte chmurami. Nagle na twarzy poczułem chłód w jednym miejscu. Spojrzałem się w górę. Zauważyłem bardzo rzadko spadające płatki śniegu. To było dosyć dziwne zjawisko po tym, jak przypomniałem sobie mój sen. Nie przejąłem się tym jednak. Wykonywałem dalej swoje obowiązki oraz podstawowe czynności, takie jak śniadanie, kawa i tak dalej. Jestem emerytowanym policjantem, więc nie muszę się martwić tym, że trzeba wstać rano do pracy. Ujrzałem dosyć dziwną rzecz. Furtka na podwórko była uchylona. Dziwne. Dzień jak co dzień pamiętam, żeby ją zamykać i to robię. Może już starość daje się we znaki. Nie zrobiłem z tego jakiegoś mocnego podejrzenia co do włamywaczy. W końcu kto chciałby coś tu ukraść? Nikomu by się nie chciał nawet na to zadupie przyjechać. Rzadkie płatki śniegu przerodziły się w potężną śnieżycę, przez którą ledwo mogłem zobaczyć cokolwiek. Wróciłem do domu idąc na pamięć. Nigdy wcześniej nie widziałem tak mocnego opadu śniegu. Zrobiłem się głodny. Otworzyłem lodówkę i zauważyłem, że nie ma światła. Pomyślałem, że przegrzała się żarówka. Podszedłem do włącznika od światła. Nie działa. Czyli znaczy to, że nie ma prądu. Nic dziwnego podczas śnieżyc. Przeważnie tak tu się dzieje. Zalety mieszkania na zadupiu. Spojrzałem na komórkę. Brak zasięgu. Aż żeby to cholera jasna wzięła. Jestem w dupie. Przez kolejne kilka godzin śnieg sypał tak samo, nic nie słabnąc. Prądu ani zasięgu dalej nie było. Dopiero pod wieczór ta śnieżyca ustała. Wyszedłem z latarką na zewnątrz. Śnieg był wysoko, prawie do kolan. Poszedłem za dom do kurnika. Wszędzie pełno śniegu. Latarka zaczęła migotać i po chwili zgasła. No co z tym cholerstwem się dzieje? Dzisiaj przecież zmieniałem baterię. Zrobiłem krok do przodu i zatrzymałem się na czymś twardym. Zabrałem nogę i spojrzałem w dół. Coś leżało pod śniegiem. Odkopałem śnieg rękoma. Zdechła kura. Nie było śladów, żeby zaatakował ją lis lub jastrząb. Może zdechła ze starości. Poszedłem z nią do kurnika i położyłem nasianie. Spojrzałem w stronę grzędy. Nie było tam żadnej żywej duszy. Co? Gdzie one są? Przeraziłem się. Wybiegłem na zewnątrz i zacząłem odgarniać śnieg. Jedna kura po drugiej były odkopywane przeze mnie. Nie było żadnych śladów zaatakowania. Po prostu nie żyły. Rozejrzałem się dookoła. Zobaczyłem jakieś cienie daleko ode mnie. Przetarłem oczy i nic nie widziałem już więcej. Oczy nie były jeszcze przyzwyczajone do ciemności i mogły płatać mi figle. Było to dosyć dziwne, że nagle wszystkie kury padły jednego dnia. Byłem przerażony. Może to jakaś zaraza? Wróciłem szybko do domu. Zakluczyłem drzwi na dwa zamki. Nigdy tego nie robię. Zapaliłem świeczkę na stole i usiadłem na krześle. Wlałem do szklanki wodę i duszkiem ją wypiłem. Ciszę przerywało ciche skrobanie w drzwi,
Spojrzałem przez okno. Śnieżyca znów powoli powracała. Po chwili za oknem znów było biało. Podszedłem do drzwi wejściowych i spojrzałem przez wizjer. Nikogo tam nie było. Może to drzewo zaskrzypiało lub coś podobnego. Położyłem się spać. Upewniłem się jeszcze co do zgaszonej świeczki, żeby nie spłonąć przypadkiem podczas snu. Obudziłem się znowu w nocy. Spojrzałem na zegar. Co było najdziwniejsze, wskazywał on godzinę 8 i to rano. Na zewnątrz było ciemno jak w nocy. Coś mi tu nie grało. Wyszedłem na zewnątrz. Księżyca za cholerę nie było widać. Odwróciłem się i na drzwiach zauważyłem ślady wydrapanego drewna. Jakby jakiś człowiek paznokciami próbował wydrapać dziurę w nich. Nie były te ślady zbyt głębokie, były dosyć płytkie. Pomyślałem, że ci kretyni mogli sobie zrobić żarty. Poskręcali łby moim kurom i teraz to. Wziąłem swój pistolet z sejfu i włożyłem go za pasek od spodni z tyłu. Stwierdziłem, że się do nich przejdę. Zawsze miałem z kretynami na pieńku, bo przecież byłem psem i sam byłem wzywany do ich burt w środku nocy. Po niedługim czasie stałem u tych sąsiadów przed bramą. Latarką zaświeciłem po podwórzu. O dziwo, nikogo nie było schlanego w cztery dupy, leżącego mordą w ziemi. Pusto. Na śniegu przed sobą zauważyłem dziwne ślady. Niby człowieka, ale nie do końca. Postanowiłem, że wejdę. To nie Ameryka, że zaraz dostanę kulkę. Podszedłem do drzwi od domu. Były lekko uchylone. Wyjąłem pistolet i przyjąłem gotowość. Pchnąłem je nogą i otworzyły się na oścież ze strasznym skrzypiącym dźwiękiem. Odciągnąłem zamek od pistoletu i wszedłem do środka. Na korytarzu było pusto. Poczułem dziwny smród, jakby odór czegoś gnijącego. Odwróciłem się i zauważyłem te same ślady zadrapania na drzwiach, co były u mnie. Kierowałem się w stronę pomieszczenia, którym prawdopodobnie była kuchnia. Pusto. Moją uwagę przykuł odgłos kapiących kropelek na podłogę. Spojrzałem się w górę. Na suficie była ogromna plama krwi, która przesiąkła przez podłogę i leje się na podłogę w kuchni. Wszedłem po schodach do góry i otworzyłem drzwi od pokoju, z którego ciecz lała się na dół. Ciało człowieka leżało na podłodze. Miał skręcony kark. Sugeruję to po tym, że miał nienaturalnie wykrzywioną i dosyć mocno wyciągniętą głowę. A krew wzięła się stąd, że tułów był cały poszarpany ostrymi pazurami. Zapewne tymi samymi, którymi były potraktowane drzwi. Ciekawe, gdzie jest reszta ciał, pomyślałem. Wtedy zamarłem. Usłyszałem ciche i powolne stąpanie na dole. Przymknąłem drzwi i schowałem się za biurkiem stojącym na środku pokoju. To coś się zbliżało i wydawało dziwne dźwięki. Wypowiadało słowa, jakby był to szelest wiatru. Nie mogłem ich zrozumieć. Nie były one w moim języku. Klamka powoli zaczęła ruszać się w dół i drzwi się uchyliły. To coś weszło do środka. Udało mi się zobaczyć, że wygląda jak człowiek, ale te ślepia były jak u trupa. Szare, a bardziej czarne, bez źrenic. Co to do cholery było? Nogą przypadkiem poruszyłem jakiś kawałek szkła. Stwór błyskawicznie odwrócił się w moją stronę i zaczął biec. Wydał z siebie okrzyk na tyle przerażający, że ktokolwiek by to usłyszał, to by zamarł na chwilę ze strachu. Wstałem. Szybko wycelowałem i oddałem dwa strzały. Pociski ledwo drasnęły potwora. Dostał dwa razy w klatkę piersiową, ale nic mu to nie zrobiło. Chwyciłem drewniane krzesło i mocnym zamachem uderzyłem nim go. Stracił panowanie nad grawitacją i runął na ziemię. Wybiegłem z pokoju. Zatrzasnąłem drzwi i podstawiłem krzesło pod klamkę. Pora spierdalać stąd. Koniec części pierwszej.